Cześć, z tej strony Piotr Pasieka na Skarpie. 5 kwietnia 2024. Wczoraj popadało. Chociaż nie, no wczoraj przez parę godzin słońce świeciło, bo nawet jak wychodziłem w pracy, to było ciepło. Nie wiem jak na pasiekach. Widzę, że dzisiaj, nie wiem, może to już rzepaku nie ma, nie kwitnie, nie wiadomo jak, ale widzę, że noszą jasno żółty pyłek, więc zobaczymy. Będę robił odkłady, więc zdecydowałem, że akurat tu na tej pasiece, tu jest dużo rzepaku, więc dałem korpusy z suszem na dół. Jak będzie chciała matka, jak będzie za ciasno, będzie sobie schodzić na dół. Dałem też u góry ramkę pracy w niedzielę, także dzisiaj jest piątek, więc nie wiem, zobaczymy. Myślę, że pszczoły, ze względu na to, że korpusy dostały pod spód, to mają co robić, więc no nie liczę aż tak bardzo, że zaczęły coś odbudować. Ale i tak musiałem przyjechać, bo po prostu wykorzystuję jeszcze w miarę wolne dni i sobie chcę gdzieś skoczyć nad morze. Ale dzisiaj objeżdżam pasieki, też nową pasiekę tam wywiozę 6 uli po niedzieli, bo byłem tam przed chwilą, jeszcze poziomowałem jeszcze stajaki i no i po prostu po niedzieli wywiozę. No ten rzepak u nas nie jest taki jak gdzie indziej, ale no już trochę coś tam kwitną. Nie wiem, ten właśnie taki jasno żółty, to mi wygląda już na to, że to już jest z rzepaku pyłek. Ale może się mylę, nie wiem, ja nie jestem fachowcem i nie uważam się w żadnej dziedzinie za fachowca, bo no ja uważam, że człowiek się uczy całe życie i fajnie, że ktoś tam daje jakieś porady, niekoniecznie się ze wszystkim zgadzam, przyjmuję to do wiadomości, coś tam sobie wyciągam, jest dużo krytyki, ale tak jak słyszę, to wszędzie ta krytyka jest. Mi się ostatnio podobało na kanale, no i mam problem, przepraszam od razu, Łukasza bodajże, jak dobrze pamiętam, bo mam problem z zapamiętaniem nazwisk Varylis, jakoś tak, to już drugi raz. No musiałbym się nauczyć, bo to rzeczywiście wstyd. Fajny filmik wrzucił, polecam. Prezes Lubuskiego, no nie, przepraszam, prezes Zielonej Góry koła pszczelarskiego. No młodszy ode mnie, a ma 300 uli i on fajnie prowadzi pasiekę. I to co ja robię, po prostu on się nie bawi. No ja też mam ponad 100 uli, może nie jest to jakaś wielka pasieka, no ale już czasu mi brakuje, szczególnie, że ja tylko sam robię. Okej, żona mi pomaga przy wirowaniu miodu, wszystko inne sam robię, więc no, muszę to jakoś inaczej sobie zrobić i od tego nie, ale od następnego może trochę rodzin spróbuję bez kraty odgrodowej, bo on u siebie bez kraty odgrodowej daje. Działa na wielkopolskich ulach. O, się wiadze. Działa na wielkopolskich ulach. Pełna rodnia plus nadstawki do góry. No, nie to, że polecam film, ale akurat do mnie trafił. Także w następnym roku chyba też zrezygnuję z kartów ogrodowych. Spróbuję, zobaczę jak w tym roku wyjdzie. On się nie szczypie tam. Albo zimuje w ogóle na pełnym korpusie i nie ma czasu na jakieś tam zaglądanie. No i tyle po prostu. I jakoś to po prostu muszę zmienić. I zamierzam to po prostu inaczej robić. Inaczej wszystko robić, więc on na wiosnę po prostu daje od razu miodnie do góry po
po wiosennym przeglądzie i tyle. I mu rodziny wychodzą, ponad 20 lat chłopak zajmuje się pszczołami, więc no fajne są te porady, ale niejednokrotnie te porady niekoniecznie są trafione, nie zawsze się da prowadzić tak jak na przydomowej pasiece rodzinę, czyli w sensie takim, że po prostu możemy sobie w każdej chwili zaglądać tu, żeby się nie spóźnić. A niestety tam, gdzie miałem na 8 ramkach pszczoły, gdzie opinie były takie, że głód, gdzie no inny rejon jest, no nie można tak mówić, porównywać wschodu Polski z zachodem Polski, więc jest bardzo dużo nakropu, dlatego zdecydowałem się wszędzie dawać już i miodnie, a tam, gdzie nie miodnie, to tak jak tutaj dodatkowe korpusy. Bo właśnie w tych rodzinkach 8-ramkowych, tam gdzie było właśnie niedane, a jeszcze kazali zawężać do 6, a tam po prostu dzień później robiłem przegląd, a wiszą już języczki. No to takie... Nie chcę nikogo krytykować, bo jestem daleki od tego, ale całkiem inaczej jest w zależności od regionu i nie możemy sobie pozwolić na takie coś, żeby niepotrzebnie budowały dziką zabudowę, bo jeszcze za zimno, za ciasno. No, u mnie jest na zimno, ten chłopak, no bo tam zakładam, że jest trochę młodszy ode mnie, oprócz tego, że ma denicę osiatkowaną tak jak ja, to jeszcze pajączki ma u góry pootwierane, więc hula tam wiatr całą zimę, pszczoły mu nie padają, z tego co mówił, na 300 rodzin to łączył, bo matka strutowiała, matki nie było, ale żadne mu się nie osypały. Okej, u mnie też tak samo było, bo jedną rodzinę matka, ja nawet jej nie znalazłem, więc połączyłem jedną rodzinę. No fakt, że 300, a 100 to jest różnica, ale nie zamierzam po prostu tradycyjną metodą z książki Ostrowskiej hodować swoich pszczół. Sorry, wiem, że to się wiąże z dużym po prostu hejtem przy filmikach, no okej, każdy ma do tego prawo, ja tam tego nie neguję, ktoś chce, to niech sobie po prostu hejtuje. Trudno, tak jest i będzie. Okay. A słuchajcie, to właśnie to, co mówiłem odnośnie budowania, odnośnie 8 ramek za dużo, do 6 zacieśniać. No i właśnie z tej rodziny taki jęzor wyciągnąłem. No... nie komentuję tego, także sorry, chyba nie u nas. No dobra, zajrzę do jednego, dwóch uli. Ciasta, nie, jeszcze trochę jest w narożnikach, to jeszcze im zostawię. Zajrzę, zobaczymy, czy od niedzieli tutaj coś odbudowały. O, widzę, że ten rolnik na rzepaku, nieważne, rolnik, nie rolnik, to bardziej przedsiębiorstwo takie tutaj, które ma dużo pól, to widzę, że znowu na tym samym polu opryski robi. Wiatr wieje, porywy są, okej, porywy. No i chyba 12 godzina. Podnosić korpusu nie będę sprawdzał, co tam się dzieje pod spodem. Kiedy będzie chciała matka zejść, to sobie zejdzie. Niestety nie zaznaczyłem, która ramka pracy. No ale zakładam albo ta, albo ta. Więc muszę coś tutaj spróbować. No pszczół jest trochę. Dobra, spróbuję tą wyciągnąć. Ach.
Deszczu nie zapowiadają dzisiaj, ale pszczoły takie jakieś nie są zbyt fajne. Nie, tutaj jest, tutaj był susz wsadzony. No dobra, wyciągnę ten susz, tak chociaż trochę. Słuchajcie, nie będę dalej wyciągał. Widzę, że jest odbudowywany ten susz, więc spokojnie, coś się tu dzieje. Jak rzepak zacznie lać więcej, to zamienię korpusy. Ale na razie nie chciałem jeszcze, chociaż wiecie, w sumie jest ciepło. Nie wiem, czy w całej Polsce słuchajcie, słaba rodzina, a tu odbudowana ramka pracy od niedzieli. No i tyle w temacie tego hejtu, że słabe rodziny, głód. A gdzie by odbudowały w tak krótkim czasie, jeżeli byłby głód, ramkę pracy? Ja nie wiem, czy po prostu to... No ja nie postrzegam ludzi jako złośliwych, nie wiem, nie chcę używać innych słów, ale... No słuchajcie, no jak tu mówić, skoro ktoś... Okej, znam takiego pana, który ma bardzo dużo lat. I szanuję to, że on tradycyjnie hoduje pszczoły, tak, według książki Ostrowskiej. I szanuję to, bo tak się nauczył, i tyle. O, już mrówki zaczynają gniazda sobie tutaj zakładać. Także szanuję to, że ktoś ma inny pogląd. Ja tego nie krytykuję. Każdy orze jak może i tyle. No dobra, to co? Jeszcze jeden jakiś. Chociaż ja wiem, słuchajcie, nie ma sensu. Nie ma sensu. Myślę, że... Zresztą, co to zmieni, skoro i tak dołożyłem korpusy? Tylko muszę zajrzeć tutaj do tych trzech, bo mi brakło, jakoś źle policzyłem i tu nie było dodane, ale tutaj po prostu chcę do tych trzech dodać miodnię z kratą odgrodową. No i tyle. Nie będę. Może nagram drugi filmik, chociaż trochę mi dzisiaj czasu szkoda. Może nagram drugi filmik z innej pasieki, gdzie było. A to ta pasieka, którą też pokazywałem, ta przy tych iwach, przy tej plantacji, to tam jest świeża pasieka, tam ule dopiero były postawione. A zamierzam w tym roku jeszcze kolejne pozyskiwać, nawet myślę o Gorzowie, mam takie miejsce, chociaż nie wiem jeszcze, czyja to ziemia jest, ale no to coś tam mam w głowie jakiś pomysł i chcę to w jakiś sposób tam zrealizować. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ja wychodzę z założenia, jeżeli przerośnie mnie wielkość pasieki, nie przejmuję się tym, zawsze można w jakiś sposób za jakieś pieniądze sprzedać, bo to jest tylko moja praca. Ja pszczoły, patrzcie jakie miłe, jak tu robić bez maski. Aha, właśnie, jeszcze poruszę ten temat, bo
większość zawodowych pszczelarzy, niech się tam nie bawi, tak jak Marcyś, tam bez rękawic, bez kapelusza, nikt nie pracuje. Nie jest przyjemne, jeżeli chmara pszczół koło głowy lata, bo nie, to nie jest przyjemne. I na pewno będę wszystko robił, żeby mieć pszczoły w miarę łagodne, ale jeżeli czas, nie ma czasu na to, no bo filmik to wiadomo, to robi się wszystko w miarę pomału, ale tak to już się, no uczę się, no bo ja się całe życie będę uczył pracy z pszczołami i nie wstydzę się tego, bo chociażby, to już powtarzam niejednokrotnie, jeżeli powiedzmy 20 lat temu, 30 lat temu były zimy, u nas teraz nie ma, na zachodzie Polski nie ma zimy. Śnieg jak popada, to chwila, moment, topnieje, nie leży jakoś długo, mrozów jakichś wielkich też nie ma. No to jak tu stosować się do tego, co w książce, z całym szacunkiem dla pani Wandy Ostrowskiej, bo czytałem nawet, jedną kupiłem książkę, drugą dostałem, to nawet podarowałem tą książkę wczoraj pszczelarzowi. Niech korzysta, dwie mi niepotrzebne, ja się z tego ani nie dorobię, ani nie tego, zresztą dostałem i przekazuję ją dalej, bo dostałem sporo książek od zaprzyjaźnionego pszczelarza, więc ja też nie zamierzam trzymać tego, więc z chęcią dzielę się tym, czym mogę. Dobra, słuchajcie, bo ja gaduła jestem i niestety będę. Pewnie wiele ludzi za to i mnie lubi, nie lubi, nie wiem. Nie będę na ten temat dyskutował. Okej. Okay. Ja nie jestem od tego, żeby ktoś miał mnie lubić czy nie lubić. Robię to, co robię i tyle. Dobra, słuchajcie. Trzymajcie się.